To jest Marcin. Marcin od wielu lat ma problem z kokainą. Nie potrafi już ukrywać swojego nałogu. Jego upadek zawodowy, finansowy, społeczny i rodzinny jest nieunikniony. Marcin próbował już psychoterapii. Był dwa lata temu w ośrodku zamkniętym dla osób uzależnionych i dwukrotnie na stacjonarnym leczeniu w poradni dla uzależnionych. Rodzina i znajomi odwrócili się od niego. Marcin nie mógł sobie z tym poradzić i jego nałóg pogłębiał się. Wpadł w błędne koło. Pewnego dnia przypadkiem Marcin spotkał Filipa, którego poznał kiedyś na wspólnej imprezie, gdzie była zażywana kokaina, i o którym słyszał, że udało mu się wyjść z nałogu kokainowego. Zdesperowany Marcin pyta Filipa, jak udało mu się to osiągnąć. Wtedy Filip opowiedział Marcinowi, jak poddał się najnowszej technologii leczenia w dziennej klinice ambulatoryjnej, które trwało tylko 10 dni. Leczenie nie było dla niego nieprzyjemne i nie niosło za sobą żadnych skutków ubocznych. Neuromodulacja. Takiego słowa Marcin nigdy nie słyszał. Podstawowym założeniem neuromodulacji jest to, że kokaina prowadzi do funkcjonalnych i strukturalnych zmian w mózgu, które podtrzymują i wzmacniają uzależnienie. Trzeba włożyć wiele wysiłku, aby wyjść z nałogu. Należy zmierzyć się z zaburzeniami w pracy mózgu. W przypadku spożycia kokainy dochodzi do zaburzeń sieci nerwowej poniżej kory mózgowej, a ponadto zmienia się skład materii mózgowej. Te aspekty sprawiają, że Marcin jest uzależniony od kokainy. Metody neuromodulacyjne trafiają dokładnie w sedno sprawy i rozwiązują ten problem. Wpływają na strukturę nerwów i ich funkcje, a od wielu lat z powodzeniem stosowane są w chorobach psychicznych i terapii bólu. Metody te wzajemnie się zazębiają i uzupełniają, zapewniając pacjentom szybkie i trwałe korzyści. Wszystko odbywa się w klinice ambulatoryjnej na terenie Niemiec a pacjenci mają zapewnioną pełną anonimowość i dyskrecję. Klinika dysponuje najnowocześniejszą technologią oraz wykwalifikowanym personelem, oferując w ten sposób nowoczesną psychoterapię w jednym z największych ośrodków neuromodulacji w Europie. Klinika ta już trzy lata z rzędu dostaje nagrody magazynu Focus jako najlepsza klinika sposobu leczenia uzależnień na terenie Niemiec. Filip opowiada Marcinowi, że leczenie odbywa się w trzech blokach zabiegowych przez okres 10 dni – Pacjenci odwiedzają klinikę dwukrotnie każdego dnia, a jedna wizyta trwa około półtorej do dwóch godzin. Marcin z niedowierzaniem pyta Filipa, czy całe to leczenie w klinice w Niemczech naprawdę wpłynęło na niego i czy zmieniło się jego życie. Szczęśliwy Filip opowiada Marcinowi, że już po pierwszym dziesięciodniowym cyklu leczenia w klinice z codziennego uzależnienia od kokainy zaczął ją zażywać sporadycznie, a po około roku całkowicie ją odstawił. Był w stanie sam, samodzielnie podejmować świadome decyzje. Filip wspomina też o swojej koleżance Marcie, którą poznał w klinice. Marta, już po zakończeniu dziesięciodniowego cyklu leczenia, nigdy więcej nie zażyła kokainy. Filip i Marta do dzisiaj są ze sobą w stałym kontakcie. To był jeden z wielu pozytywnych aspektów leczenia. Filipa najbardziej cieszy podniesiona jakość życia, pozbycie się depresji i stanów lękowych, które bardzo negatywnie wpływały na jego życie. Odbudowanie relacji z żoną, dziećmi i rodziną, nawiązanie nowych znajomości i odbudowa relacji społecznych, a przede wszystkim czerpanie przyjemności z bycia trzeźwym i bycia osobą, której można zaufać. Marcin jest pod dużym wrażeniem i prosi Filipa o dane kontaktowe do tej kliniki. Kontakt najłatwiej nawiązać, wchodząc na stronę: www.stopkokaina.pl lub dzwoniąc pod numer 72-73-74-221.